to, że siódmym Liza Jachn w Mińsku, czyli na Igrzyskach Europejskich, miała C1 200 metrów. Tej konkurencji miała srebrny medal. To również dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy. No i towarzyszy jej Heidi Moana Klimke. Złoto na C4 w 500 metrach na Mistrzostwach Świata Juniorów w Segedzie. A my rozpoczynamy prezentację finału A. W Kanadyjce dwójce kobiet na 500 metrów. Na torze pierwszym lane number one for Portugal, Portugalia. Ines Araújo Penetra, Beatriz Vaz Fernandes. Na torze drugim on the lane number two, Poland, Polska, Sylwia Szerbińska, Julia Walczak. Tor numer 3, lane number 3, Ludmiła Łuzan i Valeria Tereta, Ukraina. On the lane number 4, na torze numer 4, Hungary, Węgry, Elgiada Bragato, Bianca Nagy. Na torze piątym, lane number 5, Anita Giacomo Couto, Maria Corbera Munoz. Na torze szóstym, on the lane number 6, Mołdawia, Mołdawa, Daniela Kociu i Maria Olarasu. Maria Olarasu, uczestniczka letnich Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku. No i przed nami tor numer 7, lane number 7. Representing Germany, Niemcy, Lisa Jan, Heidi Moana Klimke. Na tej różowej Kanadyjce, a na białej Kanadyjce, na torze ósmym, on the lane number 8, from France, Francja, Axel Renard i Eugen Donange. I na torze dziewiątym, lane number 9, representing Czech Republic, Czechy, Denisa Rachowa, Martina Malikowa. Już 9 osad wpływa w bojki startowe. Portugalia, Polska, Ukraina, Węgry, Hiszpania, Mołdawia, Niemcy, Francja, Czechy. Już wystartowały. Tylko 9 osad, tylko 3 miejsca na podium. 3 Szerbińska z Walczak załapią się na to podium. 3 Ludmiła Luzan udowodni, że po raz kolejny ona jest najlepszą w tej stawce. To za chwileczkę zobaczymy. Ukrainki wysuwają się na prowadzenie. Wysuwają się również na prowadzenie Hiszpanki, Jakobę i Cordeva. Polki te biało-czerwone orzeł również mknie do mety jak najszybciej. Sylwia Szczerbińska wiosłuje z prawej strony. To ona nadaje tempo wiosłowania. Julia Walczak, ta filigramowa dziewczyna z tyłu daje całego kopa tej łódce. One, Polki, teraz przesuwają się do przodu. Na torze trzecim Ukrainki, na torze drugim Polki, na torze piątym Hiszpanki, Jakome i Cordeva. I chyba między tymi czterema, pięcioma osadami rozegra się ten finał. Już za chwileczkę, tor piąty. Ukrainka, Ukraina, Hiszpania, Węgry i Polska. No, Ukrainki rzeczywiście doszlusowały do czołówki. Przypominam sobie z jednego z wyścigów Ludmiłę Łuzan. Zupełnie niewzruszona twarz. Wiosłowała niczym bez żadnego zmęczenia. Patrzymy teraz, no i widzę ten białą Kanadyjkę i równo pracującą reprezentantkę Ukrainy Ludmiłę Łuzan i Valerię Teretę. No i tutaj szykuje nam się chyba złoty medal dla reprezentantki Ukrainy. No ale cóż na to Węgierki, cóż na to Hiszpanki, czy przyspieszą? Węgierki obok, Hiszpanki tuż obok Węgierek. No te trzy osady wyraźnie rozegrają finisz między sobą. Ludmiła Łuzan jeszcze mocniej, no pycha się tutaj od wody. Hiszpanki dochodzą, ale nie zdążą. Ukraina, Hiszpania, Węgry. Taka jest dzisiaj kolejność na dystansie C2 kobiet 500 metrów w finale A. Ludmiła Luzan, Valeria Tereta, nieoficjalnie mistrzyniami trzecich Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023, na miejscu drugim Antia Jakome, Maria Corbera, Hiszpania, i na miejscu trzecim najprawdopodobniej Giada Bragato i Bianca Nagy.
My czekamy oczywiście na ten czas, na oficjalne bardziej wyniki. Te najbardziej oficjalne oczywiście będą tuż po marzeniu Łodzi. Jak na razie realizatorzy pokazują nam, że na trzecim miejscu właśnie Węgierki. Ukraina, Hiszpania i Węgry, tak nam pokazywali trzeciego realizatorzy. Pytanie, czy za chwileczkę będziemy mieli takie samo potwierdzenie w czasach? Teraz w zwolnionym tempie. Ten wyścig powtórzony na zwolnionym tempie i już mamy wyniki. Ale popatrz, Maciek, jak ta łza, ona niewzruszenie wiosłuje, padluje w zasadzie. No, zupełnie się nie męczy ta dziewczyna. Ukrainki oczywiście wygrywają. Minuta 58, 233. Drugie Hiszpanki, Jacon i Corbera. I na miejscu trzecim? Na miejscu trzecim reprezentantki Węgier. Ten włoski temperament i węgierska jakość, Giada Bragiato i Bianca Noć. Polki na miejscu szóstym. Sylwia Szczerbińska, Julia Walczak. Wielkie gratulacje, wielkie brawa również dla was, wspaniałe nasze dziewczyny. Tak więc dwa finały już za nami. C2 mężczyzn na 500 metrów. Takini Kasadei, Garcia Martinez i Kitewski Zezula. Brąz dla Polski. No i w tym drugim finale kobiet Łuzan Tereta.